Kontynuujemy serię zwaną Krzyż, a lekcja numer dwa to życie kogoś innego życiem. Przeczytamy z listu do Efezjan, rozdział 2, wiersze 1, 6 i 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeczytamy także Rzymian 5, wiersze 10 i 17. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Albowiem, jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Bożym celem było zawsze to, by człowiek dzielił się swoim życiem. Taki był cel stworzenia. Gdyby Adam był posłuszny Bogu, jego oczy byłyby otwarte na wartość drzewa życia i mógłby być synem. Potem, spożywając z tego drzewa życia, którym jest Chrystus, byłby przemieniony dla Bożego celu. Pomimo upadku Adama, Bóg przygotował wyjście, by Chrystus stał się kontynuacją drzewa życia. Jest to wypełnienie oryginalnego planu Bożego. Przez odkupienie człowiek znalazł się ponownie na drodze, gdzie może realizować Boży cel dla jego życia. Wielu w Kościele nie zrozumiało, że Bóg używa krwi i krzyża jako środka naprawczego, by wprowadzić nas do życia. Przez krzyż odcina nas od starych, naturalnych źródeł, byśmy mogli żyć innym życiem. Z Bożego punktu widzenia człowiek miał boskie życie od momentu narodzenia na nowo. Tak jak Bóg objawił wartość krwi dla przebaczenia i pojednania, będącą wartością naszej jedności z Chrystusem w Jego śmierci, dla naszego wyzwolenia, tak samo musi przyjść objawienie, że teraz jesteśmy odcięci od starego źródła życia naturalnego. Teraz mamy żyć i poruszać się, korzystając ze źródeł życia kogoś innego. Umarliśmy z Nim na Golgocie. Powstaliśmy z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Musimy widzieć siebie jako gałązkę, która została odcięta. Teraz musimy być ponownie wszczepieni w Niego, wszczepieni w nowy pień życia. Jesteśmy zjednoczeni z Nim nie tylko w podobieństwie Jego śmierci, ale również w Jego zmartwychwstaniu. Widzicie, dlaczego Paweł w Rzymian 5:10 zachęca nas, byśmy zauważyli inny punkt. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tak, jak nie możemy oddzielać śmierci Chrystusa za grzech od śmierci wierzącego dla grzechu przez Chrystusa, nie możemy też oddzielać jedności w śmierci od jedności w zmartwychwstaniu. Życie chrześcijanina to nie życie zmienione, ale zamienione. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, pisze Paweł w Galacjan 2:20. Nie jest to życie, które sami potrafimy wytworzyć, ale jest to właściwie życie kogoś innego. W Efezjan 2 podane są trzy aspekty opisujące nasze nowe życie. Po pierwsze, mamy życie zmartwychwstałe, wiersz pierwszy. Potem życie panujące, wiersz szósty. I po trzecie, życie realizujące, wiersz dziesiąty. Najpierw spójrzmy na życie zmartwychwstałe.
i was ożywił, którzy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Kiedyś byliśmy martwi dla Boga, a żywi jedynie dla zmysłów ciała i pragnień świata. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił. Teraz zjednoczeni z Chrystusem otrzymujemy nowy umysł. Jest to opisane w Rzymian 8. Zamiast być rządzeni przez cielesny umysł, który powoduje śmierć, jesteśmy rządzeni przez duchowy, który daje życie i pokój. Kiedy nauczymy się, jak wyrok śmierci ciąży nad ciałem, przestaniemy chodzić za pożądliwościami ciała. Wtedy przeżyjemy działanie ducha, który przemieni nasze śmiertelne ciała. Nie możemy pomniejszać tego dzieła ożywienia. Zbyt mało wiemy i doświadczamy z życia w jego zmartwychwstaniu. A.B. Simpson, założyciel chrześcijańskiego stowarzyszenia misyjnego, nauczył się żyć życiem kogoś innego. Według jego świadectwa, kiedyś szukał uzdrowienia dla swojego osłabionego ciała. Wtedy uświadomił sobie, że wchodzi w związek z kimś, żyjąc stale jego siłą. Wykonał pracę wielu ludzi poprzez jedność z Bogiem. Teraz wielu chciałoby używać jego formuły, ale to tak nie działa. To Bóg daje tą jedność. Jest to życie ciągłe, a nie tylko jakieś przeżycie w kryzysie. Ale po drugie, przypatrzmy się życiu panującemu. Jesteśmy nie tylko wzbudzeni do życia zmartwychwstałego, ale On nas wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, jak podaje Efezjan 2:6. Staje się jasne, że to życie ma moc nad zwierzchnościami i mocami ciemności. Efezjan 1:20-22 mówi, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem. Bożym oryginalnym poleceniem dla człowieka było, by panował nad światem, w którym go umieścił. Przez upadek szatan zdobył tą pozycję. Jezus na Golgocie złamał raz na zawsze moc szatana i moc ciemności. Teraz to panowanie szatana zostało utracone na rzecz tych, którzy są w Chrystusie. A utracone królestwo Adama zostało odbudowane w Chrystusie. Z tym dochodzimy do innej myśli, zawartej w Rzymian 5:17. O ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy mieć życie zmartwychwstałe. Musimy nauczyć się panować przez Jego życie. Jest tu coś o wiele głębszego, niż można dostrzec gołym okiem. Moc szatana jest nie tylko w miłości tego świata, w grzechu lub w jakimś bezpośrednim ataku na nasz umysł czy ciało. To wszystko możemy przezwyciężyć, a jednak dalej żyć z żądłem strachu przed śmiercią. Oto pytanie, czy stawiliśmy już czoła sprawie śmierci? Póki mamy strach przed śmiercią, nie przezwyciężyliśmy go, nie umiłowawszy swojego życia aż do śmierci. Jeżeli nie przezwyciężymy bojaźni przed śmiercią, jesteśmy dalej w niewoli ciała i diabła. W Rosji studenci wychodzą z tej szkoły co 3 miesiące. Przed ukończeniem szkoły rozsyłamy ich na miesiąc, by zakładali zbory. Przywieźliśmy pastorów z Ameryki, by wspierali tych studentów. Jeden pastor dużego zboru w Kalifornii, pastor Downs, drogi mój przyjaciel, przyjechał po raz pierwszy i wysłaliśmy go ze studentem do miasta w Rosji, by założyli nowy zbór. Napotkali wiele opozycji. Chociaż komunizm już nie rządził polityką w Moskwie,
to w wielu miejscach był ciągle żywy. KGB dalej miało władzę. Brat Down spotkał się z tym, kiedy tam był. Ten student bał się o jego życie, zamknął go w pokoju i powiedział: pod żadnym warunkiem nie wychodź stąd. On nigdy nie był w takiej sytuacji. Powiedział, że był przerażony tym, co się działo. Nie było wyjścia i nie miał z kim porozmawiać. Ale pewnej nocy wyszedł na zewnątrz, zadzwonił do mnie do Moskwy i opowiedział mi o swojej sytuacji. Ja nie byłem świadomy, jak groźna była ta sytuacja. Więc powiedziałem mu: skoro macie taką opozycję, musicie być na początku wielkiego przebudzenia. Przez 3 dni i noce pozostał on w tym pokoju, płakał, modlił się i próbował dotrzeć do Boga. 3. dnia wstał, wyszedł z pokoju i powiedział studentom: czy przeżyję, czy zginę, jestem tu po to, by głosić. I nie ma znaczenia, kto mnie straszy, ani co zrobią. Będziemy kontynuować tę ewangelizację. Bóg dał mu jeden z największych cudów. Kiedy wrócił, jego żona zobaczyła w nim zupełnie innego człowieka. Kiedyś byłem u niego w Kalifornii i po nabożeństwie, kiedy rozmawialiśmy, zacząłem o tym z nim dyskutować. Powiedziałem, że człowiek nie jest wolny, póki nie jest uwolniony od strachu przed śmiercią. Kiedy to powiedziałem, on zaczął płakać. Powiedział: teraz wiem, czym było to przeżycie, które miałem. Przez to przeżycie w Rosji Bóg wyzwolił mnie od strachu przed śmiercią. Ostatnie jarzmo ciała i diabła zostało złamane. Jego żona powiedziała do mnie, że on jest teraz zupełnie nowym człowiekiem i nie boi się niczego, co robi. Ale to jarzmo musi być złamane. Po trzecie, jest życie realizujące. Życie twórcze. Nie dojdziemy nigdzie, póki życie zmartwychwstałe i panujące nie zacznie działać w nas w sposób twórczy. Niewielu wierzących znalazło Boży plan dla swojego życia. Niewielu jest tych, którzy poddali się celowi, dla którego Bóg umieścił ich na świecie. Obecnie w większości bawimy się służbą chrześcijańską. Chodzimy na nabożeństwa i spotkania. Oferujemy jakąś pomoc w czymś, co uważamy za jego pracę, służbę. Dajemy trochę pieniędzy na sprawy chrześcijańskie, które nam odpowiadają, a jednak rozminęliśmy się z prawdziwym zagadnieniem. Wszelka służba chrześcijańska musi przejawiać się w działaniu twórczym, a nie w imitacjach. Paweł mówi: jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków. Efezjan 2:10. Jesteście przeznaczeni, by być w Chrystusie Jezusie. Jesteście naczyniami, przez które On będzie mógł działać twórczo. To nie jest sprawa do wyboru. Od początku Bóg postanowił, by każdy syn zajął miejsce, którego nikt inny nie może zająć. Żyjemy Jego życiem, dlatego odkrywamy, że nasze życie jest uporządkowane i zaplanowane. Jaki jest Jego plan dla Ciebie? Jak On przekaże swoje życie przez Ciebie? W jakiejś skromnej funkcji, do której jesteś specjalnie wyposażony po to, by inni byli uwolnieni do czegoś, co postrzegamy jako pracę, służbę bardziej prominentną? To do nas należy szukanie i szkolenie młodych, by mieli życie oparte na solidnych podstawach. Jaki jest Jego plan dla Ciebie? Jeżeli nie wiesz, jest to równoznaczne z odrzuceniem Jego panowania w Twoim życiu. Pamiętaj, że od początku jesteś stworzony w Chrystusie Jezusie do realizowania życia. Bóg chce działać twórczo przez Twoje życie. Nie wystarczy pójść w niedzielę do kościoła i wierzyć, że wykonaliśmy swoją powinność względem Boga. Musimy stać się tym, do czego jesteśmy przeznaczeni. Musimy znaleźć Boży cel dla naszego życia indywidualnie
i realizować ten cel. Hallelujah.